Witajcie kochani, witam was serdecznie na tygodniowym czytaniu. Witam serdecznie oczywiście wszystkie osoby spod znaku bliźniąt. Wyższa jaźń, bardzo proszę o informacje dla bliźniąt na ten czas. Zaczynamy w sprawach prywatnych dwójeczką mieczy. Ok, mamy dziesiątkę buław. I mamy ósemeczkę buław. Pierwsza rzecz, którą tutaj czuję, otwórz się na zakończenie jakiegoś trudnego okresu czasu poprzez komunikację, na którą póki co się blokujesz. Czyli gdzieś tutaj jest potrzebna jakaś komunikacja, żeby o czymś porozmawiać, wymienić się z kimś, żeby jakiś trudny okres, czas w jakiejś relacji, w jakimś związku mógł dobiec końca. Czuję, że tu trzeba sobie coś wyjaśnić, ale też wypowiedzieć jakieś uczucia, emocje. I zobaczcie, i wtedy będzie naprawdę już dobrze, energetycznie pełna równowaga i harmonia. Zobaczcie, dziewięć buław, póki co jest ciężar, prawda? Jest też bronienie się takie, omurowanie się bardziej, obwarowywanie takie naokoło, prawda? I mamy król kielichów na końcu i jeszcze tutaj nam się pojawia koło fortuny. Zobaczcie, ogromna zmiana z przeznaczenia w tym czasie jest możliwa. Oczywiście trzeba zadziałać, jak zawsze trzeba tu włożyć jakąś swoją energię w to, ale jest to możliwe. Dopytajmy. Dwa miecze. I król pentakli. Dobrze. 10 buław. Oj tak, i 4 kielichy. Zobaczcie, jak najbardziej. Zamiast o tym myśleć, rozpamiętywać, rozczulać się też nad tym wszystkim, tu zdecydowanie rozsądek, praktyczne podejście. Mamy króla pentakli i 8 buław pokazuje, że tu jest potrzebny ruch, działanie, odwaga, rozmowa, 2 pentakle. Rozważ wszystkie za i przeciw, zastanów się, co jest bardziej korzystne. Dalsze milczenie, czy może wypowiedzenie na głos tego wszystkiego, co jest do wypowiedzenia, żeby, zobaczcie, ruszyć do przodu. Dobra, 9 buław. Oj, zdecydowanie, bo ta czakra gardła tutaj znowu mi pokazuje 2 buławy do 9 buław. Oho, i zobaczcie, król kielichów i as pentakli. Zobaczcie, jak pięknie. A na końcu mamy 5 kielichów. Jest tu nawołanie i prośba, żeby zostawić ze sobą już takie rozczulanie się nad tym tematem, bo dzięki temu będziesz w stanie faktycznie pożegnać ten okres czasu. A kiedy będziesz pozwalać sobie dłużej się nad tym tu rozczulać, no to to będzie z tobą dłużej siedzieć, prawda? Zobaczcie, Jera nam się pojawia. Ciekawe, bo Jera i koło fortuny to takie troszkę mają coś wspólnego między sobą, bo obie te energie pokazują nam rytmy, pokazują zmianę cykli życiowych, na przykład faz, prawda? To, że wszystko przychodzi po sobie, że następuje ciągła zmiana. Obie te energie o tym nam mówią. Dobra, ale weźmy sobie resztę kart i wtedy będziemy widzieć w całości. Ktoś opuszcza tutaj twoje życie w obszarze pozaprywatnym. Może to ty opuszczasz albo chcesz opuścić na przykład jakąś firmę, gdzieś pracę, czujesz, że tu ktoś na emeryturę przechodzi i jest to dosyć trudne na tej osobę. Tutaj jakieś spotkanie z kimś w tym momencie dla ciebie nieznajomym będzie bardzo ważne w tym czasie. Zobacz, możliwe, że na jakimś wyjeździe, możliwe, że na jakichś wakacjach, ale ja tu czuję, bo to jest poza prywatnymi sprawami obszar, więc ja czuję, że gdzieś na jakimś wyjeździe, może służbowym, albo załatwiając jakieś służbowe rzeczy, może być krótszy, dłuższy wyjazd, bliżej, dalej, bardzo daleko. Tu czuję, że kogoś poznajesz, kto ma bardzo duży wpływ na twoje dalsze życie.
Ogólnie zobaczcie, astralny dom, który nam wypadł, to jest temat miłości, nam się tu pokazuje. Ok, zobaczmy dalej. Jakaś separacja się tu pokazuje. Czyli to, co było na początku, prawda, mówione. Jest tu jakieś współuzależnienie. Tak, zobaczmy, co jeszcze. Jest tu podpowiedź, że bezpiecznym jest dla ciebie, by kochać, czyli otworzyć serduszko, otworzyć się na coś nowego, co tu do ciebie chce przyjść, żeby się nie blokować na tym, co było na przeszłości, jakby na tym, co się wydarzyło, i nie patrzeć przez ten pryzmat na nowe osoby, na przykład poznane, prawda? Oj, ta czakra gardła to tutaj jeszcze coś od nas chce. Co ja mam tu jeszcze przekazać? Czakro gardła. Tak, ktoś tutaj ma jakieś nieprzepracowane żale, smutki, cierpienie, ból wewnętrzny. Ktoś tu ma do kogoś ogromny żal, pretensje. I przez to tutaj nie ma właściwej komunikacji, bo tego się tyle uzbierało, że nie wiadomo, od czego zacząć. Tak tutaj czuję, więc żeby poradzić sobie z tym, no to wiadomo, że to jest dłuższy proces rozmowy na te tematy, ale jak zaczniecie, no to w pewnym momencie wam się to poukłada. Jak nie zaczniecie, to się będzie kumulować, aż w końcu będzie eksplozja, prawda? To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, którą czuję. Ktoś tu się blokuje na uczucia, emocje, na wypowiedzenie też swoich uczuć, emocji. Ktoś nie mówi o swoich emocjach. Ktoś tu ogólnie blokuje się na innych, na związek, na relacje. Możliwe, że jest to związane z przeszłością jakąś trudną, która właśnie bije takim mocnym cieniem na teraźniejszość. Czyli ktoś tutaj przez to, że coś się wydarzyło w przeszłości, w teraźniejszości, nie daje sobie możliwości na to, żeby być z kimś w relacji, w związku na przykład, czy przeżywać nowe relacje bez tej przeszłości, bez tego pryzmatu tego, co się tam wydarzyło, prawda? Czyli dużo tu jest do przepracowania jeszcze uczuć, emocji, takiej ciężkości właśnie w tym obszarze. Też czuję braku zaufania do kogoś, tak, ale też do siebie. Ja tu czuję, że ktoś nie ma zaufania do siebie. Zobaczmy jeszcze prawdę ukrytą. Ktoś mówi, że kiedy dowiedział się prawdy, to było druzgocące. Ktoś mówi, że doskonale wiedział, co robił. I ktoś mówi, że kocha ciebie bezwarunkowo. Zobacz. Okej. Zobaczmy sobie jeszcze smok albo... O, jak szybko. Okej. Mamy ślimaczka. Nic nie jest niemożliwe. No tak, kochani. Czyli w tym czasie tak naprawdę wszystko może się wydarzyć, bo mamy koło fortuny, mamy jera, czyli energie, które pokazują ogromne zmiany. Możliwe zmiany oczywiście. Mamy też rydwan, który pokazuje pędź do przodu. Gdzie masz pędzić? Tam, gdzie serducho cię ciągnie. Tam, gdzie czujesz, że jest dla ciebie dobrze. Tam, gdzie czujesz, że jest dla ciebie fantastycznie. Tam, gdzie pragniesz być. Zarówno w kwestiach prywatnych, jak i zawodowo, karierowo, biznesowo. Tutaj jest pokazane, jest to zachęta, żeby właśnie iść do przodu, żeby być aktywnym w poszukiwaniu czegoś więcej dla siebie, czegoś nowego, w poszukiwaniu lepszego dla siebie życia. Zwróćcie uwagę, kochani, w tym czasie, w tym tygodniu na osoby nowo poznane, bo zdecydowanie mogą wprowadzić ogromną różnicę do waszego życia, do waszej kariery, ogólnie do tych spraw związanych z życiem zawodowym. Tutaj jakiś nowy początek jest możliwy, zobaczcie, czyli przychodzi jakaś możliwość, może ktoś tobie jakąś ofertę składa, może ty odnajdujesz jakąś ofertę i idąc za głosem serca, tą potrzebą też swoją wewnętrzną, będzie trzeba dokonać wyboru. Co robię? Zostaję tu, gdzie jestem, czy idę w to nowe? I widać, że wcale nie jest to łatwe, bo 9 buław nam się pokazuje, prawda? Tak, intuicja tutaj na pewno ci pomoże i taka mądrość wewnętrzna
Musisz tu połączyć oba obszary, to będzie najbardziej genialne. Kiedy połączysz intelekt z intuicją, wówczas odnajdziesz tą odpowiedź na to twoje pytanie. Oczywiście, jeżeli masz ochotę, zapraszam na sesję indywidualną, pomogę ci w tym temacie, żeby tu podjąć decyzję. Jeżeli chodzi o sprawy prywatne, widać, że przychodzi ktoś, zjawia się ktoś, może z przeszłości, może z obecnego życia, albo ktoś nowy i będzie bardzo dużo między tobą a tą osobą wymiany. Bardzo dużo rozmów, tak, dużo się dzieje. Widać, że się bardzo tutaj, kochani, dużo dzieje. Widać, że masz przy sobie kogoś, kto kocha ciebie bezwarunkowo, natomiast mam takie poczucie, że ta miłość jest troszkę taka właśnie współuzależniona. Czyli może są tam jakieś uzależnienia, a może po prostu nie jesteście ze sobą stricte, bo was coś łączy niesamowitego, tylko jako uczucia, emocje, prawda? Tylko bardziej tutaj czuję takie połączenie jakieś życiowe, może materialne, może gospodarcze, może jakiś kredyt, może dom, może rodzina i tak dalej. Wiecie, o co chodzi, prawda? Tak. Czuję też tutaj takie relacje i związki, które są już naprawdę zmęczone. Długie relacje, gdzie jest takie zmęczenie, już takie trochę rozżalenie, też taki trochę smutek, prawda? Nie ma już tej iskry, która kiedyś była. I są tu osoby, które rozważają, czy mam tutaj zostać, czy tutaj jest jeszcze coś dla mnie, czy może mam iść dalej, prawda? Mam szukać dla siebie czegoś nowego. Za tym wszystkim stoi dużo lęku, ja czuję. Co mam zrobić, czy sobie poradzę, prawda? Czy znajdę jeszcze dla siebie kogoś, kto stworzy ze mną taką całość, żeby tutaj coś rozwijać, coś tworzyć, coś budować. Jeżeli chodzi o sprawy zawodowe i te wszystkie poza prywatnymi, to tutaj zdecydowanie trzeba ułożyć jakiś chaos, coś uporządkować, nad czymś popracować, podjąć na pewno decyzję, podjąć decyzję, w którą stronę idę, na co się decyduję właśnie, jakiego wyboru dokonuję. Tutaj będzie dużo do przemyślenia, dużo do zastanowienia, dużo do ułożenia sobie w głowie. Zdecydowanie jest takie zawołanie, żeby właśnie szukać to, co dla, szukać, żeby bliźniaczek szukał tego, co dla bliźniaka jest jak najlepsze. Czyli tam, gdzie czujesz komfort, tam, gdzie czujesz, że ci dobrze, tam, gdzie czujesz, że się rozwijasz, tam, gdzie czujesz, że masz możliwości, prawda? Wzrostu, że masz możliwość zaprezentować swoje umiejętności, zdolności, swoją kreatywność, cokolwiek by to nie było. Jejku, jak ta czakra gardła tutaj. Co ja mam jeszcze powiedzieć dla bliźniąt? No tutaj, ta dwójeczka mieczy. Kochani, widać, że tutaj ktoś udaje albo skrywa, albo odwraca wzrok, że niby czegoś nie ma, że niby jakby sami się tu oszukujemy, kochani, odwracając wzrok. Udając, że czegoś nie ma, ale jednocześnie to jest cały czas i ty to czujesz gdzieś w sobie, ale nie chcesz może tego widzieć, nie chcesz tego słyszeć, nie chcesz tego postrzegać. Tak. Są tu takie związki, gdzie niby jesteście razem, ale jest ogromna samotność w tej relacji, w tym związku. Czyli tak naprawdę jakbyście byli sami i ja czuję, że ta samotność jest dwustronna, czyli jakby się coś między wami już wybrzmiało, dokończyło, prawda, sfinalizowało, jakby tu już nic więcej nie było. I tak jesteście ze sobą, bo jesteście, prawda, ale nie żeby to była jakaś wielka pasja. W sprawach zawodowych widać jakiś sukces w ogóle w tym obszarze poza prywatnym. Bo mamy i asa pentakli, i rydwan, 10 kielichów, koło fortuny, no i jere jeszcze. Więc widać tutaj, że tutaj coś fantastycznego, kochani, się udaje. Jest możliwość zmiany na lepsze. Jest możliwość poprawy sytuacji. Jest możliwość ogromnego skoku, też wykonania ogromnego skoku. Może jakiś duży awans, albo duża podwyżka, ogromna zmiana. Ale też tutaj trzeba być odważnym,
żeby dokonać tej zmiany. Tak podsumowując, dosyć intensywny czas, intensywny tydzień, energetyczny, ognisty, dużo komunikacji. Będziemy mieć takie poczucie, raz będziemy chcieli coś zrobić, potem będziemy się z tego chcieli wycofać. Takie, wiecie, dwa kroki do przodu, jeden do tyłu, później trzy do przodu, cztery do tyłu i takie czuję, że nie będziemy potrafili jakby do końca tej decyzji podjąć i ją zaklepać, prawda? Czyli będziemy tak jakby szukać na razie, będziemy szukać tej prawdy naszej wewnętrznej i tego, co dalej chcemy zrobić z naszym życiem. Dobra, kochani, zobaczmy sobie, mini wybierz kartę na koniec, na trzy możliwości. Jak zawsze możesz zapytać o osobę, sytuację, o wydarzenie. Dobrze, jeden, dwa, trzy, jedyneczka. Tutaj mamy niewłaściwy czas, dwa. Tu jest może, trzy. Tu mamy zdecydowane nie i tutaj masz ostrzeżenie. To jest czerwone światło i się tak miga, czyli... Czy na pewno to, czego tu dla siebie pragniesz, jest dla ciebie dobre? Zastanów się, bo jest tu duże ostrzeżenie dla ciebie. Czy na pewno tego chcesz? Dobrze, tyle, kochani, na ten czas. No, życzę nam, żeby ten tydzień jak najlepiej nam się zrealizował. No i oczywiście, jak zawsze, do usłyszenia w kolejnych materiałach. Pa, pa!